Witam serdecznie w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy i idziemy na zajęcia o transmutacji. Tak, właśnie skończyliśmy poprzedni odcinek na tych quizach w bibliotece. No to co, witam Twitch, witam YouTube przede wszystkim. Twitch tutaj na bieżąco, tak jak zawsze mówię, ale dzisiaj odcinek, który jest na YouTubie, właśnie był transmitowany też dzisiaj na Twitchu, więc kolejne odcinki mniej więcej na bieżąco będą, ale dobra, chodźmy na zajęcia o transmutacji. Zobaczymy, co się tutaj pichci. A ten moja, ta moja postać jest przekozacka. Ta moja postać jest przedziwna. O, widzieliście, widzowie? Tak, taka jest transmutacja. Zmienia się zwierzęta w przedmioty i z powrotem. Is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my... Może jesteś ślepa. Okulary masz, ale takie jakieś nie do końca. You all know what to do. Dobra, nauczymy się czaru transformacji. Y, A, X. Okej. Okay. Jak się nazywa w ogóle ten czar? Zaklęcie transformacji, ale... Aha, czyli tak po prostu, bez słowa. O, patrzcie, zamieniliśmy kulkę w motylka. Znaczy to w ćma jest, nie wiem. Wszyscy zmienili. A, czyli nie jestem wyjątkowy. No, myślałem, że jestem wyjątkowy. Zaklęcie transformacji odblokowane, nowe zaklęcie, okej. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Zadania zajęły mi naprawdę sporo czasu. Nie, no sporo czasu. I'm glad to hear it. Te włosy. I'm not certain I needed all the extra assignments. Jak jakaś babcia. And I'm certain you would not have been as successful without them. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your Of course, the guide isn't the only measure of success. Na przewodnik dużo pomaga. I've heard that you can brew an impressive edulis. No oczywiście, że umiem. Właśnie pichciłem ten eliksir. But it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with Denera, all dziękuję ci bardzo za subskrypcję. 11 miesiąc. Z Prime Gaming. Dzięki ci wielkie. Polecam gierkę. Oczywiście, oczywiście, że polecam. Dzięki ci wielkie. Za subskrypcję. 11 miesiąc, kurde. Już prawie rocznica. Czy twoja rozmowa z panem Ollivanderem po otrzymaniu różdżki oraz późniejsze poszukiwania w Sowiernie są jakieś związane z profesorem Figiem? Chyba nie będę szczery. Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by a wand law and I'd never visited the Owlery. Bit of a mess. I see. I admire your ponzi. Słuchajcie, my robimy czarnoksiężnika, więc ja nie będę szczery. Robimy to wszystko na opak. Wszystko w negatywny sposób. Nie przyznajemy się. Ciśniemy innych. Palimy ich na pyrę. No jasne, okej. A w ogóle ja tak patrzę w tej grze, ile jeszcze rzeczy mam nieodkrytych. Kurczę, ile tam jeszcze jakichś potworów, jakiś krain jest. Masakra, dobra, słuchajcie, mamy czar transmutacji, nauczyliśmy się go, nie wiem po co będzie mi potrzebny, ale myślę, że na jakąś okazję tam może się przyda. Tak, ale ogólnie gierkę polecam, już to zresztą nie pierwszy raz mówię, nie ostatni. Okej, spoko, dobra, zobaczmy gdzie jest ten, co my mamy tu w ogóle odblokować, żebyśmy poszli, bo tam widzę, że misja jest zablokowana. Co my musimy się nauczyć? Aha, mamy osiągnąć 22 poziom, dobra. My musimy zrobić w takim razie jakieś poboczne misje, żeby zdobyć ten poziom. To jest taka fabuła jak firma Harego. Wiesz co? Nie, właśnie... Wszystko jest odwzorowane, ale to się wszystko dzieje jeszcze przed fantastycznymi zwierzętami. Czyli przed tym, zanim Dumbledore by został dyrektorem. Zakładam, że Dumbledore może tutaj się uczył, ale nie jestem pewien, bo to jednak troszeczkę...
troszeczkę stare czasy. Więc Dumbledore może srał jeszcze do Pampersów. Tak zakładam. Ale Hufflepuff z tego co wiem, to ma fajną misję na Azkaban. To też chyba zagram sobie. Dobra, Madame Kogawa. Madame Kogawa, I completed the Kogawa, list of tasks Kogawa. You assigned. Wonderful. I trust you became tak, tak, moja misja, no. Właśnie zamierzam zagrać sobie poboczną misję w razie czego i nakręcić na YouTube'a. Yes, professor. That if Black ever permits Quidditch again. No, jeżeli się uda. No to się uczymy Glacius! Uczymy się Glacius! Tylko musimy poszukać tego kominka potem. Dobra. Okej. Okay. Y. X. Okej, okay, mamy to. No, jest trochę fajna. Ale jeszcze chcę ją troszeczkę zmienić potem. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Dobra! Dajże spokój. Idziemy dalej. Zobaczymy ile expa dostaliśmy, bo musimy zdobyć 22 poziom. Troszeczkę mi brakuje. Dobra. Kurde, jak wysoko. Dobra, jesteśmy na miejscu. Hello there. Siema, Amit, witam, witam. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? Gobbledygook? I mean, I do. Co to jest gobbledygook? Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? Co ja będę mówił, ja tak nie znam się. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course! How exciting! I mean... Czy może być niebezpieczne? Nie, no jak żeby inaczej. Nie będzie niebezpieczne. Będzie git. Good to hear. If Serona trusts... W takim razie ruszajmy do kopalni. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. Co? So I will meet you there. No dobra, spoko, spoko. To idziemy. To po gobbledygooku, okej. Okay. Nie, dziwne to. Dziwny język ich jest naprawdę. Gobbledygooku. Cześć, cześć! Co on za Boba Marley? Ano, widzisz, jest drip, jest drip. Bob Marley. Troszeczkę takie fioletowe babcine włosy, ale... Mnie tam pasuje. Dobra. Dobra, aha, musimy do kopalni iść, tam musimy się teleportować, bo troszeczkę daleko jest. W ogóle, ty, gdzie to jest? Ja pierdykam, gdzie tutaj? Dobra, to się teleportujemy do Kinbridge. Lecimy, lecimy! Do kopalni z Lodgokiem się spotkać. Akurat ten wątek z Lodgokiem ostatni był taki, że musieliśmy odzyskać hełm dla niego. I co dalej? No i chciał spróbować właśnie zaufać zdobyć zaufanie Ranrocka. Wiesz jaki jest najpotężniejszy czar? Jaki jest najpotężniejszy czar? Powiedz mi. Oświeć mnie. Mam punkt zrobiony. Slow down now. There we go. Chowaj się. Okej, coś tu w ogóle jest do zdobycia? Jakieś skrzynki, coś? O, tam jest coś do rozwalenia. Nie ma tu nic chyba ciekawego. Ale tam jakieś tam skrzynia na dole jest, zobaczmy ją. O, balonik jest. Nie możemy go... O kurde, dobra, akcja. Akio, akio. Nie mogę użyć na tym akio? Mogę. Ej! Wingardium Leviosa. Kurde, już myślałem, że mi to... O, dobra, na szczęście mamy. Okej. Okay. 42 galeony. Możemy tu zjechać na dół jakoś? Chyba nie możemy. No to jaki jest ten najpotężniejszy czar? A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Gobbledygooki. Perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrocka with the helmet of Ertgott did not have aha, the effect. Szkoda, szkoda. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Jak ty jak robisz te zaklęcia, to ruszasz wtedy prawą gałką, czy wciskasz na przykład RT. Ja muszę wcisnąć najpierw RT, przytrzymać. Następnie wcisnąć jeden z czterech przycisków X, Y, B, A na Xboxie. Czyli tam trójkąt, kwadrat i tak dalej. Ale to po prostu RT muszę przytrzymać, bo to jest wtedy tam zestaw zaklęć. Niewidzialność i Petrificus to jest najlepsze czary? Nie. Niewidzialność... nie ma czaru, jest kameleon. Ale niewidzialności nie ma.
bo jest to... jest kameleon i masz pelerynę niewidkę i masz eliksir niewidzialności, to tak. Tylko kameleon ci nie gwarantuje tego, że będziesz miał, że będziesz w pełni niewidzialny. I Petrificus? Czyli Drętwota. Czyli Drętwota, można powiedzieć w skrócie, tak? You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrok. Damn Bragbor and his bastard journals. Bragbor? An ancestor of Ranrok's, renowned metal worker. O, if chyba się szykuje jakaś historia dłuższa. I suppose I must tell you more. Dzięki, Aleksa, za obserwację przy okazji. Ranrok sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. Okej. Okay. What do you mean? Jakie skarbce w ogóle? Jakieś skarbce będą? Magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrok recruited others to help me locate the repository. Aha, oni... We were to search anywhere that was connected to five names mentioned. No właśnie, bo oni szukają ślady starożytnej magii. Ranrok szuka śladów starożytnej magii. And Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began. Tak. Myśmy tam byli. Why does Ranrok care so much about these repositories? He cares about what they contain. Ale co tam jest? For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us. No nie, no, gobliny czarujące byłoby to dziwne, prawda? Ale Ranrok ma jakąś potężną moc. Ranrok was convinced. Z jakiegoś źródła. Repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He was, is determined to take it for goblin kind. But here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Dobra, Amit idzie. Siema, Amit. It is an honor. W końcu spóźniłeś się trochę. You speak gobbledygook. O, bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Nie, no chłop się wygłupia. On się wygłupia. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain Po co ja go brałem w ogóle? Po co ja go brałem? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. No. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? A czemu nie możesz wyjść z nami? Come with us. We need some idea of what Ranrok knows or is plotting. Aha. I suspect a careless loyalist may have left plans behind, and I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok. No tak, racja, bo wtedy ciężko by było współpracować pokryjomu. Either by the eye above the inch. A gobliny są przebiegłe. Gobliny są takie, że jeżeli robią interesy, to robią interesy na swoją korzyść. Dlatego robią interesy z nami, robi interesy z nami ten Lodgok i z Ranrokiem, więc to jest takie, wiecie, obopólne. Z jednej i drugiej strony jest to korzystne. Dla mnie jest na przykład coś korzystne, dla niego, dla Ranroka jest coś korzystne i dla Lodgoka jest coś korzystne. Pewex, można powiedzieć, że coś takiego, że takie odniesienie jest, tak, dokładnie. Agła, Furman, pierwszy mecz, porażka 6-3 w BO2. Kurde, no to ciężko będzie odrobić, bo musiał wygrać jakieś, nie wiem, 3-0 w drugim meczu, 4-1, 5-2. No nic, no, życzyć Furmanowi powodzenia. 3 mecze na 5? Ale BO2 to masz 2 mecze z jednym graczem, nie? Jeżeli, i oczywiście liczy się tam wynik, bo to jest jakby dom i wyjazd. I'll meet and I can do this. I will await your return. Tak, dokładnie. Shall see you soon. Kocham tą grę, widzowie, kocham tą grę. Czemu ona tak się dziwnie zapisuje? Muszę z tym coś pokombinować. Nie wiem, czy jak nie usunę save'a, to będzie wielki problem. Ale widać, że się tam coś wczytało, więc w sumie nie powinno być chyba problemu. Chodzi mi o te save'y. Ale dobra, zobaczymy. Będę musiał potem to pokombinować. No tak, racja, BO2, no. O, ja popiełka. Dobra, wchodzimy do goblińskiej kopalni. Zobaczmy, co tam kryje ta goblińska kopalnia. O, tu jest jakiś... Drzwi... Aha! Już wiem, co muszę zrobić, bo te... No właśnie, to jest dobre. Bo nie wiem, czy pamiętacie... Incendio. Sorry! Trzeba tutaj użyć tego. Right.
Dokładnie. Teraz można wejść. Jak to jeszcze raz wyskoczy, będzie mnie to denerwować bardzo. Będziemy musieli najwyżej dać pauzę i będę musiał zrobić jedną rzecz, którą tutaj... Bo ten Xbox dziwnie te pliki zachowuje. Wow. 30 FPS-ów w tej kopalni. Robi wrażenie. Socks, chorobotka zebrane. Let's just learn what we can get out. Look at this lift. Revelio. Impressive workmanship. No. So simple a device. No. Fajnie, fajnie, winda. Dobra. Wjeżdżamy. W takim razie. Mamy poszukać informacji o planie Ranrocka. Ale tu zakładam, że mogą być też jakieś gobliny waleczne. O, coś tu trzeba zrobić. A nie, nie trzeba. Ale to trzeba chyba obciągnąć, tak? No. A? Coś tu się stało, ale pytanie co? Revelio. Czekajcie, to jest jeszcze jakaś ścieżka w ogóle. Aha! Aha! Jeszcze takie rzeczy tutaj trzeba przeskoczyć, dobra. Revelio. Patrzę, czy są jakieś skrzynki przy okazji, ale chyba żadnych nie ma. Dobra. Ups, dobra, użyjmy zaklęcia kameleona. Ja bym chętnie rozwalił, ale nie wiem ilu tam jest. Czterech. Kurde, nie chciałem tego robić! I ja pierdykam. Nie chciałem tego robić. Przysięgam. Dobra, walimy ich na pyrę. Walimy ich na pyrę. Ała, nie dwa razy, nie dwa razy. Ładnie, ładnie, lecimy, lecimy z nimi. Dobra, z tobą też się rozprawię, zabójca lojalistów. No i pięknie. Chociaż tak jak wspomniałem, no ja nie chciałem tego robić, ja chciałem właśnie użyć tego akcji na tej klamce tam u góry, ja tutaj kurde użyło na goblinie. Ale dobra, chociaż tyle, że pokonaliśmy ich i mamy spokój. Dobra, no to co, ciągniemy tę klamkę i chyba nic się nie dzieje, musimy się schować przy okazji. Tutaj nic nie zrobię. Dobra. Schowamy się i idziemy dalej. No, no oczywiście, że ten... Nas obserwują. Patrzcie. Dobra, to rozpalimy. Okej, co my tu mamy? Trochę sakiewek, tutaj u góry jakaś krata i też jest tu skrzynia przy okazji. Tylko myślę, jakby się tam dostać. Jak pójdziemy tam dalej, to będzie trochę lipa. Ale... nie, to nie jest drabina. Myślałem, że to jest jakaś drabina. Jak się... tam jest jakaś krata w ogóle. Jak się tam dostać? Henryk Shooter, dzięki za obserwację. Jak się tam dostać do góry? Dobra, już przestań pierdzielić o tych głupotach, które tam... Tam jest krata. Czy może coś tutaj będzie? A, wiem jak! Tędy! Chyba nie? Nie. Kurde! Nie, nie da się, szkoda. Tutaj to pociąg... A właśnie, nie, chyba że to pociągnę. A jak to pociągnę, to co się dzieje? Właśnie, teraz nie mogę tego użyć. A, to się otwiera! Idziemy, idziemy, idziemy! Dobra. Wacław, dzięki za obserwację! Wiecie co, jakby teraz to otworzyć? Myśmy... Uważajcie... A, możemy to, dobra, pięknie. No i mamy skrzynię. Henry, a nie lepiej posiedzieć, nie wiem, coś porobić pożytecznego zamiast mnie oglądać? Bo to ty tu siedzisz. O, mam jakiś przedmiot na szyi niezidentyfikowany, spoko. Dobra, to wracamy.
Mnie też nikt nie bije. Revelio. Dobra, czy ktoś tu jest? Są jacyś przeciwnicy u góry są. See if we can find any plans. Okay. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building. Dobra, skryj się. Make it out. Dobra, tutaj są u góry jakieś gobliny. Tutaj jest jakaś kuchnia. Zobaczmy, czy coś jest tutaj w ogóle przydatnego. Ale chyba nie ma. Okej, pójdźmy na górę w takim razie. Może coś u góry będzie, bo tam coś się świeciło tam obok tych goblinów. O, nie mogę szybciej? Ops, coś stukłem. O, worki. Jakiś, a bo to jest, o, zarąbiście. No to jest jakiś ich lucik. Dobra. Okej. Dobra, jest trzech goblinów, żaden mnie nie widzi, ale może użyjemy Petrificus Totalus na jednym z nich. O, ten mnie widzi coś troszeczkę, ale jednak nie. Oni są chyba jacyś pijani w ogóle, że i tak prosto sobie petryfikuje. Dobra. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. Wspaniale, wspaniale. Zobaczmy, coś jeszcze możemy tutaj zebrać. Ale chyba nic, możemy schodzić. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Tutaj nic nie ma chyba ciekawego. Idziemy dalej. Już wszystko się w ogóle skończyło tutaj, co można zebrać. Dobra, ściągniemy to i idziemy dalej, bo tutaj w sumie nic nie ma ciekawego. Co my tu mamy? O, kolejne plany. If I'm translating this correctly, and I think oh, that fuck. I am, they're building something. Chowaj się. Jezu, nie widziałem, że on tam jest w ogóle. Normalnie, tak, mam tryb wydajności, tak. Tak, mam tryb wydajności, no. O, ale ich tutaj dużo, kurde, jak teraz się trzymychnąć tutaj, żeby nas nie zauważyli. Czekajcie, ten idzie z powrotem. Nie, ten nie idzie z powrotem, gdzieś tam sobie chodzi. Dobra, to ten patrzy tutaj. Tutaj patrzy, dobra, to weźmy sobie szybko, zbierzmy. Spróbujmy go spetryfikować. O, fuck! Kurde, no nie widział mnie, no szczęście udało się, sfarciło się po prostu. Xboxa dałem, nie wiem, 1300 może? Nie widzi. Dobra, o kurde, idzie kolejny, trzeba się szybko skryć. Dobra, idziemy na górę. A, grę, 350 zł, wiesz? Bo kupiłem tą specjalną wersję. A, elixiry wigionowe, dobra. Myśmy chyba mogli ten tamtędy wejść. Dobra. Co my tu mamy? Jakieś zamknięte drzwi. A, bo możemy też tu użyć. Nie, w sumie nie, co możemy użyć. Ale to jest chyba po prostu zwykłe przejście z dołu na górę. Marcin, jak to wygląda? Okej, nie jest najgorzej, ale jednak grafika mogła być nieco lepsza. Oni nie wiedzą, co się dzieje, Dobra, gdzie musimy iść? Kurde, miałem coś zrobić z tym save'em, ale dobra, na razie jest okej. Przemkniemy się tutaj boczkiem. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Ja czmychnę. Dobra, przeszliśmy. On już coś tam podejrzewał. Już coś tam widział. Dobra, jak mam przez to przejść teraz? Kurde. Jak mamy przejść? Chyba, że mam iść tam na górę? Nie no. Mam iść tam na górę? Właśnie nie wiem. Kurde, no tędy nie mogę przejść. Nie można tego chyba rozwalić nawet, bo to jest tak, to jest stałe. Tu są jakieś zamknięte drzwi. Dobra, chyba ich rozwalimy, co? Tędy nie przejdę, chyba że zrobię coś takiego. Hello? I on takie hello, on właśnie, dobra, teraz tam może pójdzie. Okej. O mój Boże, nie chciałem tego robić! Dobra, zaczynamy walkę.
Zaczynamy walkę. Nie chciałem tego robić. Ale dostał tą beczką, dobra. Kurde, trochę balą te gobliny. A czemu ten Amit nie czaruje w ogóle? Nice! Dobra, gin. Brawo. Jeszcze jeden. Ładnie, kombosy. Czy jeszcze jakiś jest? Chyba wszystkich rozwaliliśmy. Pięknie. A nie, jeszcze jeden jest. A skąd on wyszedł w ogóle? Dobra, mamy to. Teraz chyba wszyscy. Ale chyba tędy trzeba było iść, tutaj. Przez tą wodę. Dobra, zbierzmy tylko z nich lucik i... Tutaj też jest jakaś skrzynia, ale nie wiem jak tam dojść w ogóle. Chyba że przez tą kratę. No właśnie. Nie, w ogóle tego nie spojrzałem na to, że przez tą kratę można chyba przejść tam. Po tą skrzynię. Czekajcie, weźmy może jakieś depulso. Nie da się użyć. Aha, ale tak się da zrobić, dobra. To może przejdziemy do tej akurat, do tej kraty. Znaczy przez tą kratę do tego skarbu. O, wspaniale. Dobra, jakiś słaby przedmiot. O, jest skrzynia. Jedna albo dwie tabliczki z zasadami. Ale to jest akurat potrzebne tylko do pokoju życzeń, jako ozdoba, nic konkretnego. Dobra, przechodzimy z powrotem, idziemy dalej. Kurde, muszę ogarnąć te zapisy. No tak wyskakuje, ale też, wiecie, jakby... Niestety ta gra na Xboxie jest tak zrobiona, że ona ciągle zapisuje ciągle jakieś zapisy gry. Zapełnia tą pamięć na konsoli. I muszę to niestety usunąć chyba lokalnie, a zostawić w chmurze. No. Chyba powinno się otworzyć, nie? Dziwne. Dlaczego nie mogę przejść tam dalej? Powinienem tędy przejść właśnie. Tylko ciągnę te Akio. Nie reparo. Levioso nie. Ej, dlaczego ja nie mogę tego otworzyć? Cześć Marshall, witam. A nie wiem, bo gramy teraz Hogwarts Legacy. Kurde, co jest? Chyba, że coś jeszcze jest do otwarcia, ale raczej wątpię. A, ten piec jest do odpalenia. Właśnie, nie zauważyłem tego pieca. Teraz na pewno się otworzyć. No! Kurde, jaki bałwan ze mnie. Dobra, mamy to. Chyba już wychodzimy z tej jaskini. Tu jeszcze kilka skarbów na nas czeka. Ale chyba już wychodzimy. O Jezu, ile tu jest! Ja pierdzielę, dobra. Myślę, że ich rozwalimy od razu. Nie będę się z tym pieprzył. Chyba że, mam plan. Mam plan, widzowie, mam plan. Więc tak, oni sobie tutaj warują. Ja sobie... Nie wiem, czy mogę tu wskoczyć. Mogę. Użyję na niego Petrificus Totalus. Na nim. Okej. Idziemy na górę. Tutaj nikogo nie ma na szczęście. Dobra, co musimy tutaj zrobić? Jakie skrzynki są do zebrania? Tam dalej troszeczkę, tutaj jest kilku strażników. Przejdziemy się tutaj, zobaczymy czy coś tutaj w ogóle jest, bo może być. A jakie skrzynki są, więc sobie to zbierzemy. O, kolejne przedmioty. Dobra, schowajmy się. Jezus, przestań, proszę, Xbox, proszę, przestań, żeby przestały wyskakiwać informacje.
Już nie mogę z nim wytrzymać, naprawdę. O fuck, widzi mnie. Ale jak on stoi w ogóle? Czekajcie, ja spróbuję. O. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Widzi mnie. Nie widzi mnie, czy widzi mnie? Nie widział mnie, dobra. Spróbujmy jeszcze raz użyć na jakiej beczce. Odwrócimy ich uwagi. Ich uwagę. Kurde, czemu ja ciągle mówię nie po polsku? Dobra. Dobra, jedziemy z tym! Co ja się będę pierdzielił z tym? Walimy go od razu i tutaj wszystkich. Kurde! Co ja się będę bawił z nimi, nie? No i pięknie. Tylko żeby nie zginąć, Ah! Ale ładnie, dobra. Brawo, brawo. Jest trochę ciężko, się trochę walczy przeciwko tym lojalistom. Nie wierzę, że jest prosto, bo czuję, że oni mocno piją. Ale tak poza tym to jest nawet okej. Okay. O kurde, ale mi zawalił tutaj. A jeszcze więcej ich wyszło. Słuchajcie, taki protip dla tych, co grają tutaj. Chociaż pewnie i tak już o tym wiecie, ale tak jakby ktoś nie wiedział. To jeżeli mają żółtą tarczę, używacie żółtych zaklęć na nich. Jeżeli się nie mylę, to jest na przykład transmutacja, to jest na przykład Wingardium Leviosa, to są fajne rzeczy właśnie. Kurde, jeszcze. Czemu ten Amid w ogóle nie walczy ze mną? Nie rozumiem tego. O ty dziadzie. Czemu ten Amid ze mną nie walczy? Do mnie! Kurde, ktoś jeszcze we mnie wali w ogóle, nie wiem skąd. Ktoś jeszcze we mnie wali. Widziałem, że... Chyba, że to wszystko już. Dobra, mamy ich, dobra. Rozwaliliśmy kilka goblinków, możemy iść dalej i to w spokoju, bez skradania się. Kolejne są drzwi, kolejne... Musimy kolejny piec zapalić gdzieś tutaj. Żeby coś otworzyć. Dobra, gdzie jest ten piec w ogóle? Chyba, że już mogę to pociągnąć. Nie, nie mogę, nie mogę. Gdzieś powinien być piec. Gdzieś powinien być piec. Od tego. Trzeba by się rozejrzeć. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Tutaj u góry też nic nie ma. Myślałem, żeby czy na dole nie będzie. Zobaczmy, gdzie ta rura idzie w ogóle. A to idzie gdzieś tam, to może gdzieś z tyłu być. Dobra. No to się schowajmy, i lecimy na tą drugą stronę. Sorry. Myślę, chyba na drugiej stronie jest, po drugiej stronie jest, bo widzę, że rura idzie za kratę. Tak, tu jest ten piec, dobra. Okej. Okay. Ale możemy już się odkryć. Dobra, brawo. To pociągniemy i to zobaczymy, jaką zagadkę rozwiążemy tutaj. Coś się otworzyło, Co my tu mamy? Aha, winda. Chyba winda na zewnątrz. Dobra, ale my sobie zbierzemy tutaj skrzyneczek kilka. O, plany przy okazji. Aha, fajnie, że gniazda. Ja pierdyka, myślałem, że mam miejsce w ogóle. Ej, oni może do Gringota chcą się przebić. Czy coś jeszcze tutaj jest? Chyba nie, chyba wszystko. Ale kurde, gniazda mam pełne. Wiecie co, zobaczę, czy mamy jakieś przedmioty, które mogę ewentualnie wyrzucić. Tu mamy 44, to wyrzucimy, bo to kosztuje w sumie 60. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj naprawiło. A, mamy! Fiołkowy beret, chociaż więcej warte, ale i tak nam nic to nie daje ciekawego. W kwestii wyposażenia. Dobra, jedziemy do góry. Windom. I chyba to będzie zakończenie misji. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here.
Tia, dobra. Wejdź z kopalni. Może jakaś skrzyneczka jeszcze tutaj coś będzie? Chyba nie. A są jakieś materiały tylko do pokoju życzeń. To właśnie kamienie księżycowe. Ale patrzcie, jaka duża ta jaskinia jest. W sumie coś tam u góry jest jeszcze. O. Ale aha, zamek poziom drugi, dobra, popalić. Tu jakiś goblin był, czy coś gadało przed chwilą? Słyszałem. Ja nie mogę tego rozwalić? Aha. Aha. No dobra. Dobra, wychodzimy do wyjścia. No kurde, proszę cię, przestań już wyskakiwać. Ja rozumiem, że nie ma miejsca, ale to chyba musimy usunąć coś za niedługo. A, to już zrobię po odcinku, jak już skończymy. Dobra, idziemy do Hogwartu, w mordeczki idziemy do Hogwartu. No, plany odzyskaliśmy. Idziemy, aha, porozmawiać z Amitem, okej. A dlaczego oni takich facetów robią bardzo takich, wiecie, takich słabych psychicznie? If you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Dziwnie tak. I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me. Tak, by kobiety są silne, faceci są słabsi, wiecie, tak troszeczkę dyskryminacja. Cześć, Daku, witam, witam. Witam z powrotem. Jak tam meczek? Porozmawiaj z Lodgokiem, okej. Okej. Mamy te plany dla ciebie, Lodgok. Proszę bardzo. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrok must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then... No właśnie, dlaczego? I to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. Magia starożytna. When she looked up, I thought. Ale co zrobiła? Zaczarowała cię w goblina i dlatego jesteś teraz taki brzydki? But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation. Aha. She smiled. Ale ckliwa historia. And asked me to sit with her. Ale ckliwa historia. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Ciekawe. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Kurde, jaka historia w ogóle. No chyba Miriam. But no znamy ją, ta żona profesora Figa, no ale ona już nie żyje. Ona niestety już nie żyje. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off. To jest jakiś taki goblin, który teoretycznie chyba jednak nie do końca w swoim interesie wszystko robi, prawda? So, to my surprise. Jednak gdzieś tam poniekąd. Fuck! Xbox, jak ja cię kocham, ale proszę, nie w takim momencie. Nie w takim momencie. More of Ranrock's recruits arrived and we began to dig, eventually locating the first repository. It's all. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. No, bo gobliny są przebiegłe. Mówię, cały czas swoje sprawy. To była taka wojna goblinów czy w tamtych czasach. You think Ranrock murdered her? Myślę, że tak. I don't want to believe it. But ten goblin jest inny. Ten goblin jest inny. On wierzy... On wierzy też w dobro. Czarodziejów. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. Siema, Dudix, witam. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this.
Jest ciekawa historia ogólnie, naprawdę ciekawa historia. No tutaj wychodzi taka sytuacja, że Lodgok jednak zauważył coś dobrego w tych działaniach ze starożytną magią, z Miriam, czyli żoną Figa tutaj. I widzi, że jednak to, co robi Ranrok, jest po prostu bardzo złe i może zniszczyć wiele istnień. Ja w ogóle mam śnieg na włosach. If Ranrok learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrok knows. Watch for my owl. Okej. Okay. No będę wyczekiwał sobie oczywiście, ale ta historia bardzo ciekawa. Fajnie odkrywa się nowe... jakby... Sens tego wszystkiego. Skończyliśmy misję, to po goblidecku. Nic nie wnoszą. A kręcimy teraz odcinek, więc... No tak, dokładnie, robimy odcinek. Z każdą gierką robimy odcinek Hogwarts Legacy. W ogóle to jest jakaś zagadka. O, tu jest kula. A trzeba ją stoczyć na dół, czy co? Czekajcie, zobaczmy. Coś jest na dole, żeby tutaj stoczyć? A jest, dobra, stoczymy. Siema, Pawcio, witam, witam. A jest ta zagadka, czy musimy stoczyć kulę na dół? Dobra. No to... No, kurde, dlaczego w takim momencie? No, Pawcio, trochę cię nie było, ale witam z powrotem. Do mnie, moja kulo. Kurde, nic nie widzę. Leci, leci. Widziałem ostatnio na TikToku, jak komuś zbugowało tą kulę. Leviosa. Wow! Dobra. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, przyciągnę ją. No. Okej! Okay, mamy to! Kolejna łamigłówka rozwiązana. Bardzo łatwa, ale widziałem... Aha, wracając do tematu, widziałem na TikToku, jak ktoś tą kulę przyciągał i wydupiło mu ją gdzieś w ogóle do morza i nie zrespiło z powrotem. Także troszeczkę sadż. Troszeczkę smutek, że... nie może zrobić 100% gry. Także luźna guma. Welcome back. Have you... Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good wisdom is a golden snitch, as they say. Let us practice our restore momentum. Aha! A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the... Okay. A jestem ciekaw, jak użyję na przeciwniku, co się stanie. Dobra, o! Okej. Arresto momentum. Przetestujemy ten czar. Arresto momentum. Mamy Glacius, mamy arresto momentum. Spowalnia zarówno obiekty, jak i przeciwników, dając im dodatkowy czas na zaplanowanie kolejnego ruchu. Fajne, fajne. Już wiem, o co chodzi z tym. Dobra, weźmy to sobie. Czekajcie, to są takie użytkowe. Tu mam akcjo, tu mam Wingardium. Weźmy to Aresto Momentum, to się przyda. Aha, spoko. Fajnie. Dobra, dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Nie będę praktykować, ja wszystko umiem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Okej. O, Sebastian. I thought my owl might pique your interest. Siema, siema. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it. Siema, siema, Mizzy, witam, witam. Mimo całą gierkę warto pokazywać. No to tak zrobimy, tak zrobimy. Znaczy no przy okazji, prawda? Słuchajcie, ja myślę, żeby ich rozwalić po prostu. Nie będziemy się kryć, tylko ich rozwalimy od razu. No bo nie ma sensu, no po co będziemy się kryć? Jak kryliśmy się, a oni są czasem zbugowani i nie idą tam, gdzie bym chciał, żeby szli. Od razu ich walimy i cześć, prawda?
do you? O, coś to było. Rebellion. Dobra, ciekawe ilu tam jest w ogóle. Może to być spora wioska. There they are up ahead. I'll let you lead. No. Dobra, walimy się z nimi. Wow, 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 wow. Ah, nice. Nice, dobra. Kolejny wojownik. No i proste. No i prosta walka. Dobra, 52 gobliny pokonałem z 60, tylko jeszcze zostało ich kilku. Gdzieś tutaj chyba widziałem. O, kolejny. Ej, on w ogóle nie słyszał, że ktoś się bije obok? Dziwne. Ej, my się tam walimy, a on sobie stoi obok i nie słyszał, że cokolwiek, coś się dzieje w ogóle. Głupie te gobliny. Ej, tutaj też, nie? Patrzcie. Jakie popugowane. Pobugowane jakieś są te gobliny w ogóle, o co chodzi? Dziwne. Dobra. Tu jeszcze jakieś skrzynie były, coś do zebrania. Tu jest jakaś torba. O, okej. Eliksirki się przydadzą. To jakieś grzybory są, grzybiory. Weźmy te grzybiory sobie, zbierzmy. One są dobre jakieś, na jakieś eliksiry bodajże, ale nie wiem jakie nawet. Te soki z chorbotka, nie pamiętam na co to było. Siema Kill Panda, witam. Dobra, idziemy dalej. Tam w ogóle była jakaś jaskinia. Nie wiem czy warto tam wchodzić, zobaczmy jakie to jest głębokie. Może coś tutaj jest ciekawego. A, jakaś skrzynia jest. Chyba warto jednak było. Ciemny kaszkiet się nam nie przyda. Ale w sumie zawsze lepiej wejść do takiej kopalni. Wiecie, zawsze to coś fajnego można znaleźć. Właśnie moja żona tak gra często, że lubi znajdźki tutaj. Dużo znajdziek, wiecie. Gdzieś tu wejdzie w jakiś zakamarek, tu coś zrobi i to jest właśnie fajne. Ja tak mniej przepadam, wiecie. Ja wolę to lecieć, główna misja, wiecie, takie się odkrywanie. To jest takie mniej, troszeczkę dla mnie ekscytujące. Once again, we could fight our way through. Ale to jest jeszcze tyle tajemnic, że naprawdę to się odkryje. Incendio, Expelliarmus. O kurde, tu trzeba. Dobra. Incendio. A, rozwalony. Wow. A. Łatwo z wami. Kurde, ale wali mocno. Wow, zginąłem. A ja już mówiłem, że łatwo jest. A ja zginąłem. Ja. Co za gość, w ogóle nie założyłem, że mi spada życie i zginąłem. Nie no, to było dobre. Dobra, idziemy jeszcze raz. Muszę uważać, ale to jest na szczęście od tego momentu, kiedy skończyłem, więc luz. Once again, we can fight our way through or be discreet. Nie, no walimy ich. O, trzeba uważać. Myślę, że tak na dystans będziemy walić troszeczkę. Ja nie będę tak podchodził bliżej, bo kurde, ciężko jest. Wow! Dobra. A jeszcze za nami jest jakiś. Wow, tutaj już troszeczkę się robią kłopoty. Dobra. Okej. Co jeszcze mnie tu czaruje? Jeszcze jeden wojownik. Brawo. Dobra, jeszcze jeden. Incendio. Arrest.
Kurde, on coś tam w ogóle pił skubany. Już chciał wypić jakiś eliksir. Nieśmiertelność. O! Jezus Maria, kolejny. Nie no, zostaw mnie chłopie, proszę cię. Ja myślałem, że on zginął w ogóle. Ej, myślałem, że on zginął w ogóle. Ja, ale dobra, ja to jestem. Dobra, to są jakieś skrzynie. Zobaczmy, jest taka skrzynia ukryta. Zbierzmy sobie. Rozbrajanie się nauczyłem, dobra. Tu jest coś? Aha, możemy sobie klikać. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Tam jest jakaś skrzynia ukryta też. 52 galeony. Okej, okay. Może być. Może być, chyba tutaj musimy wejść. Ta. Ta kopalnia została zamknięta z powodu plagi pająków. O, to musimy uważać. Czy tam jest... właśnie. Czy tam jest chyba... coś ciekawego tutaj widzę. 32 galeony. Czy coś tu... Wiecie co, nie będę tam szedł na razie, bo też główny wątek chcę przejść, ale myślę, że to ma jakieś połączenie z jakimś... z jakimś innym tunelem. Dlatego idziemy tutaj, do górującej kopalni teraz. Jak tam niedziela w ogóle mija? O, kolejne gobliny. Jak tam niedziela mija? Nice! Dobra. O, liście malwy, przydadzą się. Wygląda jak grobowiec. Czy ja mogę przeskoczyć tam, czy muszę to przyciągnąć? A dobrze? O, no to gitara. A macie jutro szkołę, czy macie ferie? A, jeszcze tam. O, nie, czy to wyceluje. Jakaś... O, może teraz? Wspaniale. Dobra. No nie celuj już, nie celuj. Czemu ty biegniesz bokiem? Ej, moja postać się zbugowała. Co jest? Ej, co to jest za błąd? Ej, nie! Ja pierdykam, bym skoczył. Ej, moja postać się zbugowała, patrzcie. Ona tylko patrzy się w jedną stronę. Incendium. Czemu ona się patrzy tylko w jedną stronę? O, dobra, naprawiła się na szczęście. Nie wiem, dziwne to było, nie wiem. Kolejny błąd w tej grze. Jeszcze tydzień ferii mam chillerka. No to kurde. To możesz dzisiaj siedzieć do późna. Przez cały tydzień. O, papi. Wow. Ciebie walimy, bo nie lubię cię, jak ty strzelasz tym łukiem. Łatwo! Jak teraz ma się takie przedmioty, to jest bardzo łatwo. No, za dużo ich. Dobra, zbierzmy sobie tutaj te liście malwy chyba. O, to jest jakaś skrzynka też. I pająki. Skrzynka i pająki. Skrzyneczka i pająki. Posąg Garboroga. Ja mogę, chyba mogę ten posąg w ogóle... O, skrzyneczka kolejna. Ja ten posąg chyba mogę sobie dać do mojego pokoju życzeń. Dobra, weźmy tą skrzyneczkę. Chodź tu do mnie, chodź. Mogę... Kurde, nie to, nie ten czar. Tutaj mogę ją dać i mogę wskoczyć. O, dobra. Może coś ciekawego będzie w tej skrzyni. Aha, wytworna szkolna peleryna. No dzięki, dzięki. Przyda się. Zajebiście. Dobra. Chodźmy teraz tutaj. O. Po streamie będę musiał naprawić ten problem z tym. Czy ja mogę tu wejść? Mogę, dobra. Po streamie bym musiał naprawić ten problem z tym zapisywaniem. It's no wonder spiders give people goosebumps.
Ja, dokładnie. Mam nadzieję, że nie usunę całego save'a. Jak usunę, no to będzie dupa. Jak usunę całego save'a, to koniec serii. Sama fifka na streamie. Ale niby się w chmurze zapisują te save'y, także nie wiem, powinno się zapisać raczej. A, Luki, słyszałem o tym losowym dropie, no. Ale te skrzynie z okiem to akurat nie jest losowy drop, tylko jakieś inne skrzynie mają, bo skrzynie z okiem mają tylko 500 galeonów i to za każdym razem. Za każdym razem, jak otwieram, to jest 500 galeonów. Ej, ktoś powiedział S? Kto powiedział S? Ej, słyszeliście to? Ktoś powiedział S? Kto powiedział S? Ej, ktoś powiedział S! Autentycznie! Incendio! Accio! Arresto momentum! Tak, 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 to ja wiem, ale... Ale przy tym oku, no to tak jak mówię, cały czas 500 galeonów dostawałem. Bez... no cały czas, ja co otwierałem to 500 galeonów, nie było jakby żadnych przedmiotów, nic, tylko cały czas 500 galeonów. Dobra, bo musimy reparu użyć. Chyba. Ale tutaj jeszcze zejdziemy na dół. Może nie, fart, nie, no... No nie wiem, musimy... Musiałbym sprawdzić. Dobra, zejdę jeszcze na dół, bo tam skrzynki są jakieś, też się przydadzą. To tu jest, tutaj nic nie ma, ale tu skrzynki są na dole. No chyba, że nie fart, chyba, że nie no, czy fart w niefarcie, no bo ja w zasadzie trafiałem... trafiałem kaskę, także nie wiem, czy fart, czy nie fart. Fart w niefarcie. Dobra. Tu jeszcze coś było, nie, czy ja mogę nurkować, ale chyba nie mogę. Dobra, to idziemy dalej. Dobra. No bo tu coś jeszcze, jakieś skrzynki są, ale nie wiem, jak to odkryć. Chyba, że jakoś można coś zrobić i tam zejść. Ale dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Może to w innym momencie zejdziemy po prostu. Co jest? A to ja wiem, że incendio się używa na niego. Jakiś pająk obsrany. Ej, nie to, nie to, nie to! A, taki 23 poziom. I co mi to dało? Co mi to dało? Wow! Ale wybuchł. Nice! Jakiś eliksir mamy, dobra, pięknie, kły. Czy coś tu jeszcze jest? O, coś leży jeszcze, jakieś składniki. Dobra, chyba wszystko. Tam jest coś u góry w sumie, ale nie wiem, czy ja się do tego dostanę teraz. Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Chyba, że... A ja chyba tam muszę iść do góry. Chyba tam muszę iść do góry. Albo i nie. A, tutaj! Boże, gdzie ja patrzę w ogóle? Jasne. O, to jest jakieś ej! Kurde, co jest? Szybciej! Ja pierdykam, blokuje mnie ten plan. Wow. Właśnie się zastanawiam teraz... tak, inną skrzynię, no. Chyba nie mogę tu przyjść. Extreme Dancer. Chyba nie mogę tam przejść. To potrzebuje jakiś inny... Jakiś inny czar. A tutaj nie mogę? Nie, nie mogę. Nie wiem. Musiałbym chyba szybko przejść przez to ewentualnie. W sumie tak, w sumie poczekajcie, wrócę tam. Fakt, chyba chodzi w ogóle o inną skrzynię, jakąś tam legendarną. Okej. Nawet przeszliśmy. Ozdobne stojaki. O, w porządku. Revelio. Kolejne przejście, kolejna skrzynia. Incendio. Oj! Dobra, ej, to jest chyba ta skrzynia, to jest chyba ta skrzynia. Jak ja tutaj zapiszę,
Revelio. To coś na pewno wyskoczy losowego. Wydaje mi się, że to jest ta, taka duża, widzicie. Ale to, ej, dostałem pomarańczowy przedmiot na szyję, dobra. Ja myślę, że to nie jest zły traf. Myślę, że to jest dobry traf. Dobra, spierdzielajmy stąd. Incendio. Spierdzielajmy stąd. Jest lipa. Idziemy dalej. Tak, ale dostałem dobry przedmiot. No jak pomarańczowy to jest git, bo to jest najlepszy. No jeżeli będzie w ogóle dobry. Rebellion. W sensie jak go odkryję. Oh fuck. Incendio. Znowu jakieś pająki obsrane, jakie nienawidzę po prostu, nienawidzę ich. No nie, nie ma jeszcze runy. No. O, kurde. Aż ten pająk spadł razem z nim. A czemu te pająki ich w ogóle nie biją? Wow, mocny, mocny. Kurde, czy te pająki miały takie? Dobra. No, jak ktoś ma arachnofobię w tej grze, to ma przejebane. I to jest racja. Ło, jaki duży pająk! Jadowita matrona, jak mam to pokonać? What the fuck? Ło, grubo. Za grubo. Za grubo. Dobra, incendio, bo chociaż na nich działa. Ale jest grubo, jest grubo. Incendio. Wow. Akio. Dobra, mogę chociaż go starożytną magią rozwalić. Okej. Okay. Często są z nimi jumpscary. No właśnie widziałem, że ktoś szedł po Hogwarcie, czy po jakimś pomieszczeniu. Szedł sobie. I nagle idzie korytarzem z Lumos i nagle mu taki pająk wyskakuje. Ja bym się obstrał, jakby grał w tą nocy. Właśnie widziałem coś takiego, no. Incendio. No, ogień dobrze działa, właśnie. Dobra, mam jakąś szkolną szatę. Tu jest jakaś zagadka, tu jest coś do zebrania, weźmy sobie to, zbierzmy. Dobra, teraz tak. Incendio. Musimy to spalić. Musimy to użyć. To nam coś daje teoretycznie. Musimy strzelić trzy naraz. Bo to jest czasowe. Dobra, zróbmy tak. Weźmy tą skrzyneczkę. Dajmy sobie ją tutaj. Skoczymy sobie na górę. Tutaj powinno być... O właśnie, jeszcze jedna tarcza. I strzelamy trzy tarcze, dobra. Raz, dwa i trzy. Okej, jest git. Ej, powinno się otworzyć teoretycznie, nie? Coś tutaj. Oj, kocham ten ekran Xbox, kocham cię. Jesteś zajebistą konsolą. Error, dzięki za obserwację. Dobra. Coś odblokowałem już. Coś już odblokowałem, ale chyba nie tutaj. Muszę zejść. A, tutaj, dobra. Idziemy dalej. Revelio. O. Chyba to jest ta runa. Wpis z pamięci. A, to jest laboratorium Izydory. Okej. Okay. What do you have there? Oni próbowali je otworzyć. Sebastian, I think I found something. Mamy drugi kawałek płótna. No. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Dobra, coś tu jeszcze jest, jakieś skrzynki czy coś do zebrania? Chyba nic nie widzę jednak. Dobra, bo możemy wracać już. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganar. Ej, jak musi Miguel w ogóle okulary, zobaczcie. But if she was using the underground and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols?
and ancient magic that no one but you could see. No bo może Ranrok widzi. Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. No. Rackham. I haven't heard his name. Rackham też, Rackham też. Some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. No, dziwne miejsce. Ale takie laboratorium, tak jak piwnica. O, wchodzimy do krypty. Tak jak piwnica każdego gracza, który się zamyka w pokoju i gra. To tak wygląda. To jest to samo. Dobra, jesteśmy w krypcie. It has to fit. I co? No i połączmy strony. Umieść płótno w tryptyku. Gdzie to jest? A, tam. Okej. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. To coś dla mnie. I know that coast. Ranrok has taken over a huge mine in the surrounding area. Maranweem has suffered for it. Should we head there now? We should wait. Why? Na co all czekać? This time, we've been a step behind Ranrok. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Ten ktoś prosi o anonimowość. Someone who knows nie będę mówił, nie będę mówił. Tajemnica. They asked me not to mention their name. Nie, bo jak on zdradzi Sebastian nas, wiadomo, może tak być, że nas zdradzi, więc ja bym wolał jednak... You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? A, teraz mu nie powiem, to już od razu wiecie, jest zmadowany, ale słuchajcie, jeżeli on współpracuje z Ranrokiem w jakiś sposób, a zawsze może tak być, może nas zdradzić, no to... Nie myślisz jasno. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what ale on jest, ale on jest zły, ale on jest zły. Obraził się. Obraził się i nie może odejść z miejsca. Misja ukończona i na tym kończymy nasz zarąbisty odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy na YouTubie, jak i na Twitchu. Papatki.